wideorejestratory 24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Cześć! Zapraszam do obejrzenia prezentacji kamery samochodowej Vantro E1. To jakże ciekawa nowość od tego znanego i uznanego producenta, która po raz pierwszy w historii tej firmy przynosi niezwykle skuteczny tryb HDR, który zapewnia czytelność tablic rejestracyjnych, oczywiście nie zawsze, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Oferuje taki wygodny pilot, który umożliwia zdalne zabezpieczanie nagrań oraz kamera obsługuje komunikaty głosowe. Także zapraszam do oglądania. Informacja dla niecierpliwych. W opisie znajdują się linki, które pozwalą w łatwy sposób przenieść się do konkretnych rozdziałów tego nagrania. Vantro E1, element 1. Kamera samochodowa w formie takiej niewielkiej kostki sześcianu wykonanego z tworzywa dobrej jakości, którego front wypełnia tutaj duży, masywny moduł obiektywu z gwintem, który pozwala na dokręcenie opcjonalnego filtru polaryzacyjnego. Dół urządzenia to trzy łatwo wyczuwalne pod palcem przyciski funkcyjne służące do obsługi kamery. Natomiast na tyle mamy ekran niewielki, niewiele ponad 1,5-calowy, natomiast ekran pozostaje jasny i czytelny nawet w słoneczny dzień. To, co jednak rzuca się w oczy, to dobrze wykonany, przemyślany konstrukcyjnie uchwyt, aktywny uchwyt mocujący, ponieważ tutaj mamy złącze zasilania, natomiast kamera wsuwana jest tutaj w te specjalne prowadnice, a samo mocowanie magnetyczne powoduje, że kamera bardzo łatwo, szybko wskakuje na ten uchwyt, łatwo kamerę montować i demontować w pojeździe. Jedno co, konstrukcja uchwytu sprawia, że zajmuje on dosyć sporo miejsca w pojeździe. Także niewielka kamera i dosyć masywny uchwyt, jeśli porównamy go przykładowo z takimi bardziej płaskimi uchwytami znanymi z innych kamer samochodowych. Mamy wtedy taką tutaj widoczną różnicę, jeśli chodzi o sam uchwyt. Jednym z głównych wyróżników kamery jest taki oto niewielki, zgrabny, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, który na froncie posiada dwa przyciski. Górny, mniejszy, pozwala w łatwy sposób kontrolować to, czy kamera ma zapisywać filmy z dźwiękiem, czy też dźwięk na nagraniach ma być wyłączony. Natomiast dolny, większy, łatwiej wyczuwalny przycisk służy do tego, żeby w łatwy sposób móc zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem. Przycisk mocowany jest za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej, także możemy go w pojeździe zamocować w dogodny dla nas sposób, tak aby był zawsze pod ręką wtedy, kiedy go potrzebujemy. I co bardzo ważne, nie jest to element sprzedawany dodatkowo, znajduje się bowiem w zestawie. Także wielki plus za to. Jeśli zamiast takiego bezprzewodowego pilota chcielibyśmy kamerę obsługiwać, wydając jej bezpośrednie komunikaty głosowe, to jak najbardziej jest tutaj taka opcja. Lista komunikatów, które kamera potrafi zrozumieć, jest naprawdę długa, imponująca. Jest to funkcjonalność dużo wyższa niż funkcjonalność samego przycisku. Natomiast najważniejsze, jak działają w praktyce, w jaki sposób kamera interpretuje naszą mowę, sprawdźmy to. Turn on audio. Turn off audio. Turn on audio. Turn on audio. Turn off audio. Turn off audio. Turn off screen. Turn on screen. 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 Take a photo. Lock the video. Take a photo. Take a photo. Lock the video. Lock the video.
Jak widać, kamera dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem komunikatów głosowych. Nie ze stuprocentową pewnością, natomiast jest to wysoki odsetek, także można polegać na tych komunikatach. Natomiast na ile będą one skutecznie rozpoznawane w Twoim przypadku? Cóż, zależy to od paru kwestii, na przykład od tego, w jaki sposób komunikujesz się w języku angielskim, ponieważ jest to też taki minus. Kamera rozpoznaje komunikaty tylko w języku obcym. Jeszcze nie ma tutaj języka polskiego. Być może pojawi się wraz z aktualizacjami. Tego na chwilę obecną nie wiadomo. Drugą kwestią jest to, jakie jest wyciszenie w Twoim pojeździe, z jaką prędkością się poruszasz, czy masz szyby opuszczone, czy też podniesione. Także tutaj no, niestety nie ma takiej jasnej odpowiedzi, na ile będziesz zadowolony z tych komunikatów głosowych, ponieważ to zależy od kilku kwestii. W moim przypadku sprawdzają się one całkiem dobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. Osobiście lubię takie rozwiązanie. Wygodniej jest zabezpieczyć nagranie zamiast sięgając do takiego przycisku na kamerze, albo za pomocą takiego bezprzewodowego pilota, albo mówiąc kamerze po prostu, co ma zrobić. Jeśli chodzi o ustawienie kamery bezpośrednio do naszych preferencji, możemy to zrobić za pomocą menu, tutaj dostępnego z poziomu ekranu kamery, obsługując kamerę za pomocą tych trzech przycisków funkcyjnych dostępnych na dole urządzenia. Natomiast jest też wygodniejszy sposób, aby tego dokonać. Wystarczy tylko podłączyć kamerę do telefonu. Aby połączyć się z aplikacją mobilną OneTrue Cam, w pierwszej kolejności musimy włączyć moduł Wi-Fi w kamerze. Na ekranie kamery widzimy wtedy nazwę sieci oraz domyślne hasło generowane przez kamerę. Teraz możemy włączyć naszą aplikację mobilną i dodać nasze urządzenie. Podajemy teraz domyślne hasło, ciąg kolejnych cyfr od 1 do 8. Jesteśmy już połączeni z kamerą. Jeśli wcześniej łączyliśmy się z kamerą, wtedy proces parowania przebiega szybciej, ponieważ nie jesteśmy zmuszeni do ponownego podawania hasła. Po prostu wybieramy sieć tworzoną przez kamerę. Dzięki modułowi Bluetooth, jak widzimy, sam proces połączenia przebiega bardzo szybko. Mamy wtedy dostęp do wszystkich ustawień zaszytych w kamerze za pomocą dużego ekranu bezpośrednio w naszym smartfonie. Możemy w wygodny sposób przeglądać nagrania zgromadzone na karcie pamięci. Możemy je pobierać do pamięci naszego telefonu. Przykładowy taki plik o wadze 127 MB. Pobierzmy go sobie teraz. Zobaczmy, jak wygląda prędkość pobierania takiego pliku. Ja pozwoliłem teraz wykonać sobie cięcie, aby ten proces troszkę przyspieszyć, natomiast widzimy, w jaki sposób ten pasek postępu idzie nam tutaj do przodu. Nie jest to najszybszy moduł Wi-Fi zaszyty w kamerę samochodową, aczkolwiek jak najbardziej dla takiego awaryjnego pobierania pliku jest to użyteczne. Natomiast teraz, jeśli już plik mamy pobrany do pamięci, nie musimy być połączeni z kamerą, aby móc go odtworzyć, ponieważ będzie on już dostępny tutaj bezpośrednio w naszej aplikacji, również wtedy, kiedy nie jesteśmy połączeni z kamerą. Kamera OneTrue E1 posiada rozbudowany, aktywny tryb parkingowy o czterech różnych trybach działania tej funkcji parkingowej. Natomiast istotne, jak zawsze w przypadku aktywnych trybów parkingowych, aby one mogły działać, konieczne jest podłączenie kamery pod stałe zasilanie za pomocą jednego z dwóch dedykowanych do tego celu adapterów. Linki w opisie. Natomiast najbardziej polecanym trybem parkingowym w kamerze OneTrue E1 będzie funkcja nagrywania ciągłego w obniżonej jakości, funkcja low bitrate, gdzie kamera może nagrywać w rozdzielczości ograniczonej do Full HD, w przepływności pliku ograniczonej do 10 megabitów, tak aby więcej materiału zmieściło się na naszej karcie pamięci. Jest to bardzo
dobre tutaj rozwiązanie do monitoringu naszego pojazdu, ponieważ w przeciwieństwie do na przykład trybu poklatkowego mamy również nagrywanie głosu. Tutaj taka ciekawostka, że na testowanej wersji oprogramowania kamera zamiast, jak to podane w menu, w 15 klatkach na sekundę, nagrywa w rzeczywistości w 30 klatkach na sekundę. Aczkolwiek jest to plus, także mamy tutaj materiał jakby mniej okrojony. Również godny polecenia, jeśli zależy komuś na wyższej rozdzielczości, będzie tryb fotografii poklatkowej. Tutaj możemy wybrać, czy kamera ma nagrywać z prędkością 1, 5, 10 czy też 15 klatek na sekundę. W przypadku wybrania jednej klatki na sekundę takie nagranie w trybie poklatkowym będzie przyspieszone 30-krotnie w stosunku do czasu rzeczywistego. Natomiast tutaj należy pamiętać, że z jednej strony nie mamy tego nagrywania dźwięku, z drugiej strony może zdarzyć się tak, że to przyspieszenie nagrania uniemożliwi wykrycie potencjalnego sprawcy danego zdarzenia. Także o tym należy pamiętać. Dodatkowo, jeśli ktoś chce, jest również tryb, który polega na wykrywaniu ruchu. Z drugiej strony mamy tutaj takie dosyć istotne ograniczenie, ponieważ uaktywnienie trybu detekcji ruchu uniemożliwia nam używanie rozdzielczości najwyższej oraz rozdzielczości 1440p z aktywnym trybem HDR. Także przynajmniej jeśli nie zmieni się to z dalszymi aktualizacjami, to wyrzeczenia, które musimy ponieść, aby korzystać z tego trybu, są w mojej ocenie zbyt wysokie na chwilę obecną. Natomiast jeśli ktoś chce bardzo taki starszy, klasyczny tryb parkingowy wykrywający tylko wstrząsy, jak najbardziej jest tutaj taka możliwość. Tym niemniej na chwilę obecną wydaje mi się, że jednak tryb low bitrate, nagrywania ciągłego, będzie tutaj najbardziej godne polecenia. Nagrywanie przez kamerę obrazu jest główną funkcją widerejestratora samochodowego, dlatego jakość samych nagrań jest jakże istotną kwestią i tutaj jak zwykle należy podkreślić, że jest to bardzo mocno subiektywna sprawa. Dlatego też publikujemy linki w opisie. Nagrania przykładowe wykonane za pomocą kamery samochodowej Vantru E1. W samym opisie produktowym są dostępne linki do przykładowych surowych plików pobranych bezpośrednio z karty pamięci. Natomiast jak wygląda jakość nagrań z tej kamery moim okiem? No cóż, jest tutaj bardzo dobrze. Kamera potrafi rejestrować obraz zarówno w takich bardziej zbliżonych do kwadratu proporcjach 4:3 w rozdzielczości 2592x1944 piksele. Widzimy wtedy więcej, zwłaszcza w tej górnej części kadru, czyli przykładowo wysoko zawieszona sygnalizacja świetlna będzie lepiej widoczna niż w takich bardziej panoramicznych proporcjach, natomiast te jak najbardziej też są tutaj dostępne, przykładowo w rozdzielczości 2560x1440p możemy nagrywać zarówno z, jak i bez włączonego trybu HDR, także tutaj ta rozdzielczość będzie zapewne najczęstszym wyborem użytkowników tej kamery. Więc właśnie, tryb HDR, jeśli chodzi o Vantru E1, taki creme de la creme tej kamery, czyli znakomita jakość obrazu. Im ciemniej, tym można powiedzieć, że kamera bardziej wyróżnia się na tle konkurencji, dlatego też znalazła swoje miejsce w naszej kategorii kamer Super HDR, czyli tych kamer, które dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych. Link do kategorii również dostępny w opisie. Warto tutaj pamiętać, że nie można tutaj mówić o pewnej 100% pewności, jeśli chodzi o odczyt tablic rejestracyjnych w nocy. Tutaj takich kamer jeszcze nie ma, być może nigdy na rynku nie będzie, które zagwarantują nam, że zawsze każda tablica będzie łatwa do rozpoznania i czytelna. Natomiast w przypadku tego urządzenia, kiedy światła jest mało, wypada ono znakomicie. Także Vantru E1 i czytelność tablic w nocy, bardzo wysoki poziom. Gorzej troszkę wypada to, jeśli chodzi o włączony tryb HDR i czytelność tablic w dzień. Natomiast
jeśli chodzi o te warunki nocne, także urządzenie naprawdę, naprawdę godne polecenia. Zachęcam do obejrzenia porównania z jedną z kamer samochodowych, które do tej pory dzierżyły palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o czytelność tablic rejestracyjnych. Myślę, że to lepiej zobrazuje to, jak skuteczny jest tryb HDR w tej kamerze. Kamera samochodowa Vantru E1 pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie po dłuższym czasie testów. Naprawdę przez dłuższy okres nie wyciągałem jej z prywatnego pojazdu. Natomiast czy kamera ta ma wady? Tak, oczywiście, tak jak każda i ta wady posiada. Kamera bardzo fajna, mała, zgrabna, uchwyt montażowy przemyślany, znakomite wpinanie, natomiast sam uchwyt nie jest tak mały, jak mógłby być, żeby skorzystać z tego potencjału, jaki daje ta niewielka forma kamery. Dodatkowo jest to kamera tylko na przód. Tutaj modułu tylnego nie podepniemy, natomiast już w drodze jest kolejne rozwiązanie, które oferuje również moduł tylny. Z drugiej strony, co jeszcze zwraca uwagę, jakość nagrań dziennych z włączonym trybem HDR nie jest wybitna, jest dobra, te nagrania są dalej użyteczne, dalej czytelne, jednak mogłyby być troszkę lepsze lub też wzorem innych kamer tryb HDR mógłby się włączać automatycznie o określonej godzinie. Natomiast jeśli mielibyśmy przejść do zalet tej kamery, no to zdecydowanie jakość obrazu w tych warunkach, które są trudniejsze, w warunkach nocnych. Wtedy tryb HDR tutaj no, w tym modelu wypada no, wręcz fenomenalnie. Jest to najwyższy możliwy poziom, jeśli chodzi o kamery samochodowe na chwilę obecną. Dodatkowo bardzo rozbudowane komunikaty głosowe, także bardzo przyjemna obsługa tego sprzętu. Pilot bezprzewodowy dostępny w zestawie, funkcje Wi-Fi, łatwe parowanie dzięki Bluetoothowi, nowoczesne złącze USB-C. Bardzo kompletna kamera, także jeśli szukasz opcji tylko na przód, zależy Ci na tym, żeby kamera radziła sobie dobrze również wtedy, kiedy światła jest mniej, jest to zdecydowanie godna polecenia opcja. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.